będzie pochwalony Jezus Chrystus. Takie krótkie słowo. Często słyszę takie też zarzuty, gdzie Pan Bóg, więc uważam, że jest to oskarżenie szatańskie. Więc nie czyńmy tego wobec Pana Boga, mówiąc czy myśląc takie słowa, gdziekolwiek, cokolwiek złego się dzieje. Dlatego, że Pan Bóg dał każdemu wolną wolę, Pan Bóg dał przykazania, dał w tym też przykazanie, na przykład nie zabijaj, więc Pan Bóg wskazał, co jest dobre, a co złe i powiedział, żeby właśnie czynić dobro, a nie zło. Więc to, że ktoś wybiera zło i na przykład jakąś wojnę czy konflikt powoduje, no to to nie jest coś, czego Pan Bóg by chciał. Owszem, Pan Bóg może do niektórych rzeczy nie dopuścić, czy nawet tego, kto ma właśnie złe zamiary wywołania wojny, nawet właśnie już z tego świata wziąć do wieczności. I też tak się dzieje, ale ufajmy Panu Bogu, że to właśnie wszystko jest pod Jego kontrolą i w ramach Jego miłosierdzia, które chce uratować mimo wszystko każdego człowieka, bo każdego człowieka przecież stworzył, więc to, że też się dzieją te różne straszne rzeczy na świecie, to też jest z innej strony w wyniku tej właśnie wolnej woli to, że człowiek zamiast dobra wybiera zło. Ale Pan Bóg właśnie każdą tą ofiarę, czy wojny, czy innej krzywdy, która na przykład ginie w wyniku takiej, czy innej wojny, krzywdy, to po prostu uważam w momencie przejścia do wieczności, przyjmuje do siebie i przytula do swojego Najświętszego Serca. Więc to jest największa wtedy miłość okazana tej osobie skrzywdzonej. Więc myślę, że wielu tych, którzy zginęło, stało się tymi, którzy właśnie w pierwszej sekundzie już po przejściu do wieczności zostali przytuleni przez Pana Boga, więc tego się trzymajmy, że Pan Bóg jest właśnie dobry, kochający i cierpi z powodu tego zła, co się dzieje. I temu oskarżeniu szatańskiemu nie ulegajmy, nie powtarzajmy, nie myślmy w ten sposób. I jeżeli ktoś tak myśli, mówi, no to starajmy mu się to właśnie wytłumaczyć w podobny sposób. Chwała Tobie Boże i cześć Tobie Maryjo. Amen.